Cześć kochani! Witajcie na kanale O Matko i Córko. W dzisiejszym odcinku nie my odgrywamy główną rolę. Główną rolę odgrywają tutaj pudełka, a właściwie ich zawartości. To znaczy teraz jeszcze nic nie widzicie, ale zaraz na pewno zobaczycie. Zapraszamy do oglądania. Generalnie dzisiaj nagramy sobie challenge. Challenge to jest w pudełku. Pewnie na pewno widzieliście już jakiś filmik z tej serii, tego typu, u jakiegoś innego youtubera. No i być może nasze zasady nie będą dokładnie takie same. Żeby sprostować, może wytłumaczymy, jak my to widzimy. Mamy dwa pudełka. Jedno pudełko moje, drugie pudełko Pauliny. I równocześnie każda z nas będzie wkładała do pudełka tej drugiej jakieś rzeczy. I tutaj mamy z boku takie figurki i właśnie będziemy musiały poprzez dotyk zgadnąć, co tam w tym pudełku jest. Która szybciej odgadnie coś, co ta druga dla niej przygotowała, ta po prostu wygrywa rundę. Rund będzie 5, ponieważ przygotowałyśmy 5 produktów, 5 rzeczy, także to chyba tyle z zasad. Są bardzo proste, prawda? Tak, miłego oglądania. Dokładnie. Ja zamykam oczy, a Paulina wkłada coś do mojego pudełka, a potem na odwrót. Ja już teraz ty zamykaj oczy. Na początek coś bardzo łatwego. Już? No, tak. To na 3-4? Tak, 3-4. To jest, ja wiem co to jest! Ma być pierwsza, to jest pieczątka! Miarka, pieczątka, no to to no, było... To jest remis. To jest remis. Chociaż z drugiej strony myślałam, że potrwa ci zgadywanie dłużej, bo ja tak trochę ściemniałam, nie? Bo mogłam od razu powiedzieć pieczątka i by było, nie? No ale dobra, powiedzmy, że jednak no... Przegrałam, no. Dlaczego? Czyli mamy remis. Remis mamy. Remis, tak. Remis, pokaż. To jest wstępne tak dokładnie. To nie jest pieczątka. Ale pieczątka, fajna, przyda nam się. Taki wzorek nam się przyda. Myślałam, że tego nie zgadniesz. Zamykaj oczka. Już. 3-4. Czy to są jakieś płatki śniadaniowe? Nie. Chipsy? Nie, ale ja nie wiem, no to jest coś plastikowego. Ale to jest, a nie zrobię sobie krzywdy, bo tutaj nie, jest coś ostrego. Nie. To jest miarka jakaś? Nie. Czy to jest banan? Nie. Jabłko? Nie. Coś suszonego? Tak. Truskawki? Nie. Jezus, co to jest? Tu się coś wyciąga. Kurczę, jakbym miała drugą rękę, to by mi było łatwiej. Co to jest? To jest jakaś miarka. Nie. To jest centymetr jakiś. Nie. Ale w dobrym kierunku idę. Nie. Jezus, jakie to mogą być jeszcze chipsy, jak nie bananowe i nie jak nie jabłko. Paznokcie sobie połamię. O, coś zepsułam. Śliwka nie. Nie. Co to może być? Ale się nie wyrobiłam. Dobra, to się otwiera. Ale się nie wyrobiła. A ty mnie, ale ja nie wiem co to jest. No ja też nie wiem co to jest, jak tego nie czuję. Dobra. Jakie mogą być te płatki? Podpowiedz mi coś. Przydaje się w podróży. A ty mi podpowiedz. To nie jest owoc. Marchewka? Nie. Pomidor? Nie. Ile mam w ogóle prób? Nie wiem, a już która jest, zgadnie. Marchewka, pomidor. Nie, potrzebuję coś. Burak! Nie. No ty masz łatwiej, bo ja totalnie nie wiem, co to może być. A do czego się przydaje w podróży? No jak ci powiem, to już będziesz. Ale wiesz, transport, jedzenie, przechowywanie... Transport raczej. Chociaż przechowywanie też. Boże, co to jest? Ja to chyba już całe połamie mam takie wrażenie. Ja już wszystkie techniki... Jakiego koloru to jest? A to jest bez różnicy. Boże... A to jest dla dorosłych ludzi czy dla dzieci? To jest raczej dla dzieci. Nie, totalnie nie wiem co to jest. Ale ta rzecz przydaje się wszystkim. Jezus, co to jeszcze może być? Bo ja się zajmuję tym odpowiadaniem tobie zamiast myśleniem. Jezus, ogórek? Jejku, nie wiem co to jest. Nie ogórek. Cukinia? Nie. Jeszcze jedna odpowiedź? No.
raczej higiena osobista. A ja mam dla Ciebie podpowiedź od święta. Święta to jest? Grzyby? Tak. Jezu, co to jest? Ty są zabawiczkę do zębu! No jasne! Ale mi rąka śmierdzi! Jak miałam zgadnąć, że to jest szczoteczka do zębów? A coś połamałam, coś? Ja coś, jakaś część tu została. Bo ja myślałam, że za to się pociąga, wiesz, centymetr, że to jest to metalowa końcówka i że to się tak pociąga. Jezu, w życiu bym nie zgadła. Ale to wali. Grzyby ładnie pachną. No bo już mi się oczy otwierają. Trafiłam. Tutaj ci dam dla niego znaki, te grzybki, żeby ci pachniały. Fuj, weź to. Muszą ci tu pachnieć. Grzybki. Trzy, cztery. Czy to jest pasztet? Pachnie pasztetem. Pomyślałam właśnie, że pachnie pasztetem. A ja? Nawet nie zdążyłam, ty poczułaś zapach, co? Później dotknęłam się, upewniłam w przekonaniu. A ja nie wiem. Tak, zaraz coś ci dam. Ja nie wiem, co to jest. To jest jakiś termofor? Taki dla rączek? Termoforek dla rączek. Ogrzewasz do rąk. No, udało ci się to. Nisko musisz pokazywać. Pamiętaj. To jest coś plastikowego. Już. Już. No to teraz ty zamknij oczy. Trzy, cztery. To jest ta gumka z gniazdka? Czy coś takiego? Nie mów, że to od razu zgadłaś. No. Ja myślałam, że z tym będziesz miała tyle problemów. Ale ja to lubię. Jejku, ja znowu nie wiem, co to jest. Coś ty mi powymyślała, jakiegoś takiego dziwnego. Jezus, co to jest? Nie mam pojęcia, co to jest. I tak przegrałam. To jest coś plastikowego, jakaś chorągiewka, jakiś... Co to może być? Dobra, tu coś wyciągnęłam. Nie wyciągaj! Wyciągnęłam. Wszystko wyciągasz. O, coś znowu zepsuła. Dobra, tego psuła. To jest jajko, to jakaś latareczka jest. Ja to się wsadza tutaj, książkę i się można czytać w nocy. No w życiu bym nie zgadła. Jezus Maria. To się chyba zepsuło. Ty mi coś zepsułaś, bo jak ja to przed chwilą robiłam, to działało. To teraz też działa. Dobra, nie zepsułam, masz, trzymaj, nie chcę tego. Już przegrałam. Myślałam, że z tym będziesz miała naprawdę dużo problemów. Dobra, to teraz zamykaj oczka. Jezus! Już i tak przegrałam, tak? No. Okej. Nic z nim. Już? Tak? Dobra, zamykaj oczy. Nie otwieraj oczu. Pokażę widzom, co to jest. Na trzy, cztery. Jezus Maria, coś ty mi... Opój, co to jest? Opój. Ja to przecież ci nie powiem, co to jest. To jest fasolka? Kurczę, no. Ja myślałam, że to będzie miało takie trudne. Boże, co ty to mi kupiłaś? Co ty mi tutaj przygotowałaś? Ja robiłam zakupy specjalnie pod filmik. Ja też. No przecież nigdy w życiu bym tej zgniotki nie kupiła, gdybym nie robiła tego filmiku. Jezus Maria, co to jest? Nie mam pojęcia. Jak mam zgadnąć, co to jest, jak nigdy w życiu tego nawet nie widziałam na oczy? I nie wiem, co to jest i w ogóle nie wiem, że coś takiego jest. Co to jest? Co to jest? Co to jest? To jest nakładka na ołówek? Ale to ty mi takie głupie rzeczy przygotowałaś, że nawet... Ja nie wiem, czy takie są zasady. Ja naprawdę nie wiem, czy to nie musi być coś, co znam. No bez przesady.
naprawdę. Nigdy w życiu tego nie widziałam. Na drugi raz się przygotuję bardziej. No nic, kochani. To no, Kuzia przegrała z Kretesem. No przegrałam całkowicie. Każdą rundę właściwie. Jedną był remis. Jedną był remis. No ale tamtą rundę mogłam wygrać, gdybym sobie nie pomyślała, że Paulina nie zgadnie. Jeżeli chcecie, aby był jakiś rewanż, aby była druga część, to oczywiście, kochani, możecie nam dać znać w komentarzu. Dokładnie. Czekamy na wasze łapeczki w górze. Zachęcamy was do subskrybowania naszego kanału, żeby sięgać po więcej naszych challenge. Dziękujemy za uwagę. Życzymy wam miłego wieczoru i dziękujemy za oglądanie. Subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie i do kolejnego odcinka. Pa, pa, kochani, bye.